Siemanko, witam w kolejnym odcinku, już chyba 10 na moim kanale. Dzisiaj dwa ciężkie mecze w La Lidze. I zaczynamy od meczu z Sevillą, w którym to zagramy takim składem, czyli chyba najmocniejszym, jakim się da. I wracamy do starej formacji, cofamy trochę skrzydła i odpalamy ofensywny tryb. I zobaczymy, jak to będzie śmigać. Podchodzę do dzisiejszych meczy z pełnym optymizmem i mam nadzieję, że nie kończy się to smutkiem strasznym, bo ostatnio lubi się tak zdarzyć, niestety. No trzeba zacząć, kurde, wygrywać. Remisy nie wchodzą w grę. Trzeba się spiąć i zacząć wygrywać. Lewandowski, słupek, dobitka, no dobitka! Trzy razy i ani razu. Trzy razy, dwa razy, ani razu. 0-0 do przerwy, jedna akcja, trzy strzały. Dlatego te statystyki wyglądają tak dobrze na moją korzyść, ale to trochę zmyła, no bo faktycznie w tej jednej akcji trzy razy strzelałem na bramę. Oj, niebezpiecznie broni bramkarz. No to był pierwszy strzał, jakby nie patrzeć, bardzo groźny. Oj. Fati! Fati 1-0! Ale bramka w ogóle! Czemu? I mam w ogóle bardzo wiele pytań. Po pierwsze, czemu zrobiłem jakiś gówniany zwód? Po drugie, czemu bramkarz zrobił debila i wyszedł z bramki? Nie wiem. No tutaj, mogłem biec na bramkarza, ale dzięki temu bramkarz w ogóle zgłupiał i wyszedł z bramki, przez co strzelam. No i dla mnie to jest git. 1-0. Elegancko. Nie sądziłem, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć. 1-1. Dobra, piła do Fatiego. Fati! No jasny gwint. Żeby brzydko nie mówić, naprawdę. Ferran Torres, Gavi, Rafinha, jakby miało to cokolwiek zmienić. Jest Rafinha, Rafinha jest! Jest 1-2! Uff, Rafinha, dzięki, w końcu coś mi pomogłeś, bo jak na razie to tylko psułeś. Ale dobrze to rozegrałem, kurde. Dobra, cofamy się troszeczkę już, żeby wygrać to spotkanie i mieć spokój. Co prawda jeszcze 3 minuty. To jest taki niebezpieczny czas, Suso. No nie, dobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Dośrodkowanie, Araujo tam jest? Świetnie, Alba. Wyjazd. Koniec, tak jest! Jazda do domu! 2-1. Po statystykach zasłużyłem na tą wygraną. Real wygrywa, Atletico wygrywa, czyli nadal trzecie miejsce. No pod względem tabeli to był naprawdę bardzo ważny mecz. No to czeka nas jeszcze mecz z Athletic Bilbao i tutaj właśnie widzę, że cała obrona do wyjebania. I zaczynamy z Ferranem i Rafinią. Lewandowski schodzi w połowie, no niestety, no trzeba to kiedyś zrobić i dać mu trochę odpocząć. Albo dobra, Franky De Jong też zejdzie w połowie. Dobra, bramkarza też zmienimy. Dobra, bardzo rezerwowy skład. Znaczy to w ogóle bardzo dobrzy zawodnicy grają, ale no rezerwowy w mojej karierze, bo ja po prostu częściej sadzam ich na ławie, niż żeby grali w podstawowym składzie. No ale zobaczymy, gramy na wyjeździe, leje deszcz, żeby nam się tylko nie połamali. No może dobrze, że posadziłem Dembele na ławce, ale ja go mam jeszcze zamiar wstawić. Dobry pressing, zmusił do błędu, jest Ferran Torres. 1-0, ale gol! Ja już widzę, że Ferran Torres to potrafi jednak rogalika zasadzić. Druga taka brama. Pierwsza była w Lidze Mistrzów, ale to jaka ważna. No i też ładniejsza tutaj trochę bliżej. Ale też ładny rogalik wszedł. Jezus Maria. Tu tak jak w FIFA. Też jest chyba kick-off glitch. Bo się nic nie da zrobić. Co się ucieszę, to zaraz będę tracił kolejną bramę. I tyle z tego, co się cieszyłem. Ja! Jak klepią! Oni grają już ofensywnie, co nie najlepiej dla mnie. Jaki Williams! Jaki gol! No kurde!
Ale to jest piękna brama, kurde no. Aż nie mogę się złościć, bo taką zapierdolił. Jak na razie ładne bramki, ja też ładno strzeliłem. Ale remis mi się nie podoba, no ja wiem, że trochę wybrzydzam, bo bym chciał non stop wygrywać, ale właśnie o to w tym chodzi. Z Barceloną. Nie jest Cadiz, który tak ładnie, pięknie gra w tym sezonie, jeżeli chodzi oczywiście o PS-a mojego, o moją karierkę, bo tam jest pode mną prawie. Robert faulowany, to jest... Oj, to jest dobra sytuacja. Robert Lewandowski! Poprzeczka, niestety. Pedri! O ja pierdziel. Trochę mnie zawiódł teraz ten Pedritos. 1-1, pierwsza połowa jak na razie bardzo wyrównanie, nawet w strzałach. 3 strzały, jeden celny i po golu. A czy oni strzelili, cwaniaczki już grają zrównoważenie. Jest Balde, Gavi mu przeszkodził. O nie. Co to było? Okej, Rafinha, do widzenia. Szybka zmiana. No i co mam zdjąć lewego w takiej sytuacji? No nie mogę go zdjąć. Bo jest mi mega potrzebny. Iñaki Williams. Wszyscy się ślizgają. Pedri? Niestety broni to bramkarz. Szkoda, to nie była wcale taka zła sytuacja. Ja pierdolę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Ale się wkurwiłem teraz. Jezus Maria. I Real remisuje, i Atletico remisuje, i my remisujemy, bo jesteśmy kurwa dziadami. No nie potrafimy grać w piłkę, proszę pana. Zasłużenie. Ten remis to jest jak porażka. Brak mi słów na to, co się stało. Smutno mi kurwa, załamałem się. W następnym odcinku gramy z San Sebastian, czyli z Realem Sociedad, ale przede wszystkim z Club Brugge. I jak jeszcze raz mi takie coś w tym meczu chłopaki odpierdolą takie coś, to Alt F4 poleci, naprawdę. To co się teraz wydarzyło, w ostatniej akcji kurwa miałem okazję, to jest nie do opisania, no. Ja już nie wiem co powiedzieć. Nie chcę mi się za dużo mówić, więc po prostu do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się wydarzy, a może być, może się dziać dużo, to zapraszam już teraz do następnego odcinka. Siemanko.